Historię można opowiedzieć na wiele sposobów, poprzez publikacje, wydawnictwa, tradycyjne, standardowe projekty edukacyjne, ale także poprzez sztukę i poprzez teatr. Stąd nowa inicjatywa Biura Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej, aby przygotować spektakl o Niedźwiedziu Wojtku i poprzez Niedźwiedzia Wojtka opowiedzieć o Odysei Wolności, o szlakach nadziei, o wolności, którą nieśli Polacy Europie w czasie II wojny światowej właśnie za sprawą generała Władysława Andersa. Dziś odbyły się setne zajęcia w jednym z gdańskich przedszkoli. Te zajęcia obejrzały już 5 tysięcy dzieci, którym opowiadamy o tym, jak Polacy w czasie II wojny światowej walczyli o wolną i niepodległą Polskę, do której niestety nie doszli. To wydawać by się mogło skomplikowana opowieść, ale za sprawą wspaniałych aktorów i doskonałej inscenizacji przystosowanej do umiejętności percepcji dzieci, ta opowieść ma wielką szansę, aby zaszczepić w dzieciom z jednej strony zainteresowanie historią, a z drugiej strony rozbudzić jeszcze bardziej miłość do Polski. Projekt skierowany jest do wszystkich przedszkolaków w całej Polsce i do przedszkoli, ale nie zapominamy także o najmłodszych Polakach, którzy dziś są poza granicami Polski. Spektakl teatralny będą mogli zobaczyć najmłodsi przedszkolacy w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, w Illinois, a także w innych miastach w Europie. Ma on szczególną wartość, bowiem wersja zagraniczna będzie przygotowana także w języku angielskim. Teatrzyk ma charakter mobilny. Przenośna scena o lekkiej konstrukcji pozwala naszym aktorom dotrzeć do 2-3 placówek przedszkolnych podczas jednego dnia. Ponadto cała scenografia i rekwizyty mieszczą się do samochodu osobowego, dzięki czemu jesteśmy w stanie dotrzeć z naszą ofertą edukacji teatralnej Instytutu Pamięci Narodowej również do mniejszych miejscowości, często oddalonych od dużych aglomeracji miejskich. Przedstawienie trwa około 40 minut, a po jego zakończeniu każdy uczestnik otrzymuje od nas na pamiątkę pluszaka, który będzie przypominał mu o losach naszego bohatera, Niedźwiedzia Wojtka. Taka performatywna forma edukowania jest bardzo przystępna dla dzieci. Dzieci utożsamiają się z naszym bohaterem, przeżywają z nim wszystkie przygody, chcą mu pomóc, chcą doradzić. My też pytamy dzieci o różne rzeczy i one mają takie poczucie, że są współuczestnikami tej historii, a przy okazji są tak jakby mimochodem osadzane w całym tym kontekście historycznym. Mamy w spektaklu zapadające w ucho piosenki, scenografię, która ciągle się zmienia, pacynki, które robią wielkie wrażenie na naszych widzach. Od pierwszego momentu pojawienia się aktora na scenie dzieci są bardzo zaangażowane, są zaintrygowane tą historią. Od razu wchodzą w interakcję z aktorem, który rozpoczyna historię. A kiedy pojawia się miś, wtedy zaczyna się magia. Thank you.